Dobry wieczór Państwu. Dziś w programie gość niecodzienny. Człowiek, który całe życie poświęcił Bogu i w dużej mierze Karolowi Wojtyle. Mam zaszczyt przywitać Jego Ekscelencję, kardynała, księdza kardynała Dziwisza. Witamy serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie do studium i za przywitanie. Ryszarda krótka, ale sympatyczna. Bardzo nas to cieszy. Powie, odbierają ludzie, tak widzę, jako człowieka bliskiego Jana Pawła II. Jakoby poprzeze mnie jeszcze widzieli Ojca Świętego, to dla mnie ogromna radość, satysfakcja i to mi ułatwia kontakt z ludźmi. Oni mnie traktują jako swojego, a ja traktuję ich jako moich dobrych znajomych i przyjaciół. Wierni nowojorscy oczekiwali księdza kardynała jako świadka świętości Jana Pawła II. Jaką misję ksiądz kardynał ma teraz, prawda, propagując yy... Osobę Jana Pawła II jako świętego. No, moja misja, którą chciałbym wypełnić, to zachowanie i przekazanie. Zachowanie pamięci, utrwalanie tej pamięci i pogłębianie znajomości dziś i przekazanie następnym pokoleniom wielkiego dziedzictwa Jana Pawła II. Dziedzictwo, ale także osoby. Bo osoba to jest, można by powiedzieć, wielkie wydarzenie w życiu naszego narodu i kościoła, wielki dar Boży dla nas wszystkich. I tak to świat odbiera i tak winniśmy to odbierać, zwłaszcza teraz, gdy już jest w parze świętych. Czy był taki moment za życia Jana Pawła II, w którym ksiądz kardynał. Zrozumiał, poczuł, że ten człowiek jest święty, że kiedyś zostanie wyniesiony na ołtarze. Może zacznę od tego, że ludzie patrzyli na Niego, ale chcieli widzieć coś więcej. On był człowiekiem Bożym. I ludzie szukają, szukają nawet nieświadomie, prawdy, piękna sprawiedliwości i w nim to było, on to reprezentował. Ja pamiętam w Rzymie na początku, gdy był u początku swojego pontyfikatu, podobał się ludziom, a gdy kończył pontyfikat, to ludzie mówili, my teraz go rozumiemy i go kochamy. Przed tym podziwialiśmy, dziś go kochamy. Pan zapytał, kiedy widziałem tę świętość. Ja znam papieża jeszcze, jak nie był biskupem. Był naszym profesorem. Wstęp do filozofii mieliśmy z nim. Już wtedy widzieliśmy, że ten człowiek jest ogromnie pogłębiony. W czasie pauzy, zwłaszcza tej większej, widzieliśmy go zawsze w kaplicy zatopionego w modlitwie. A równocześnie wychodził, widać było, że rozmawiał z kimś, wychodził do studentów, radosny, pogodny, sympatyczny, rozumiejący studentów, chociaż bardzo wymagający. Poza tym jego życie, jego życie było naznaczone zawsze cierpieniem. I on to znosił jako wolę Bożą, to cierpienie od całego początku. Śmierć matki, śmierć brata, siostry, których w ogóle nie znał. Potem wracał często w rozmowach, wspomnieniach do ojca, z którym właściwie żył nie tylko w tym stosunku ojcowskim, ale w wielkiej przyjaźni. Oni się przyjaźnili z i on go wprowadził, to ciekawe jest, myślę, że warto to dzisiaj mówić o tym. Ojciec, wojskowy człowiek, on go wprowadził w życie wewnętrzne. Modlitwę, skupienie, yy, zwłaszcza nabożeństwo do Ducha Świętego. On dał mu książeczkę modlitwy do Ducha Świętego jako chłopcu. I z tą modlitwą przez przestaje życie do ostatniego dnia. A drugie nabożeństwo to do matki Bożej. W ciągu po śmierci matki, młodego chłopca, do karmelitów w Wadowicach przyjęli go duszka pleża. I tak go polecił, oddał go Matce Boże, ojciec. Przy tym ten ojciec, przy tym yy, w stosunku Religijnym. Także go wprowadzał, na przykład w turystykę. Razem chodzili na spacery czy Wędrówki potem z bratem swoim. Także przykład pięknej rodziny szlachetnej opartej na warorach chrześcijańskich, na wieże, i to go przygotowało. A taki szczegół. O można powiedzieć, tylko święty tak reaguje, to po zamachu na placu św. Piotra. Ja jechałem z nim w karetce, jeszcze kiedy miał świadomość, już wtedy modlił się za zamachowca, chociaż jeszcze nie wiedział, kto to jest. Już wtedy był przebaczył i widział, że to cierpienie jego potrzebne jest do jego apostolstwa. Do e, chwały Bożej. Jego eminencja, ksiądz kardynał, był przy boku Jana Pawła II od 1966 roku, jeśli się nie mylę. Tak. Czy już wtedy przeszło kiedyś tam, w tamtych czasach, jego eminencji taki, taka myśl, że to jest człowiek, z, z którym ja będę tak długo? Ale gdzie tam? Zawołał, nie zachęcam, żeby zawołał, że arcybiskup chce z Tobą rozmawiać. Jeden wieczór zaszedłem do niego, on mówi przyszedłeś tu do mnie, będziesz mi pomagał. Ja no, mu wtedy mówię, no zastanowiło mnie to bardzo, nie, nie oczekiwałem takiego pytania. Ja byłem jeszcze wtedy już po pracy w parafii zwolniony na dalsze studia. Pytam, no to kiedy? A on mi mówi, no to dzisiaj. No mówię, przyjdę jutro. I bez żadnych pism, bez nominacji przyszedłem jutro, i tak zostałem z nim. To jutro trwało 39 lat. 12 lat w Krakowie, 27 w Rzymie. Także właściwie całe moje życie kapłańskie było z nim związane, zresztą od całego początku lat seminarynych. Ja myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że jest ksiądz kardynał przy jego boku do dzisiaj. No, on dla mnie jest drogowskazem. Tak jak dla nas wszystkich jest drogowskazem. Święci dają nam przykład do naśladowania. Jan Paweł II miał wiele synów, był wspaniałym człowiekiem. O czym powinniśmy pamiętać jako wierni, starając się naśladować Jana Pawła II? Trzeba go poznać. Jego odniesienie, jego modlitwę, odniesienie do Pana Boga, i w Panu Bogu do człowieka. Szacunek do człowieka. Oczywiście modlitwa i jak, jak on odprawiał przed świętą, modlił się, no to jest dla kapłanów zwłaszcza, a nie tylko, ogromny wzór, że to, co się czyni, trzeba czynić z ogromną świadomością no i z pobożnością. Ale ja w ciągu tych lat nigdy nie widziałem, że kogoś Skrzywdził, skrzyczał. Każdego wysłuchał. To był człowiek, który miał wiele do powiedzenia. Każdego wysłuchał. To nie znaczy, że zgadzał się ze wszystkimi. Wysłuchał, potem mówił. Tam była ogromna głębia, głębia życia wewnętrznego. Tam był żar intelektualny, kulturalny, religijny. Więc to, z drugiej strony człowiek szarnie utalentowany. Pan Bóg go obdarzył wielkim talentem. Przecież i pisarz, i poeta, orator, aktor. Myślicie świetny filozof. Także dziedzictwo doktrynalne swoją drogą, jego kazania znakomite mają ogromną świeżość. On się nie zatrzymywał na, na, na drobiazgach. On rządził tak, że on miał wizję, a inni po prostu szli z nim i szli za nim. On się nie przedawnia. On ciągle żyje i będzie żył. Tak jak czytał świętego Augustyna, który ma zawsze świeży język, tak jakby współczesny. Tak samo u papieża Jana Pawła II. Jesteśmy w New Jersey, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tutaj niedaleko naszej redakcji, bo w Linden, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II jest Oddział Międzynarodowego Centrum imienia Świętego Jana Pawła II. Tutaj w Linden właśnie chce się ukazać Jego świętość, Jego dziedzictwo, a poza tym chce nam pomóc w dokończeniu, w budowie. Światowego centrum myśli, centrum Jana Pawła II. Nie lękajcie się i sanktuarium. On jest święty. Więc ważny jest kościół. Zaplecze religijne to już jest zrobione. Dziś to się wykańcza. Natomiast jest jeszcze budynek y, dla pielgrzymów, budynek dla spotkania. Y, y, muzeum to są już drugorzędne rzeczy, chociaż ważne. W w całym kompleksie. I to chcielibyśmy zrobić, otoczenie i połączyć z sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Czyli wszyscy Polonusi wybierający się do Polski, zwłaszcza do Krakowa, powinni sobie święcić. To, to jest obowiązek. Jak nie pójdą tam zobaczyć Bazyliki, pomodlić się, gdzie Pan Jezus mówił, objawił, przekazał orędzie siostrze Austynie. I nie, nie, nie odwiedzili, pomogli się, przy co o relikwie, tam w centrum Jana Pawła II, to znaczy, że nie byli w Krakowie. A kto nie był w Krakowie, nie był w Polsce. Proszę bardzo. Ponieważ tak. wszystko w Kraków zapisuje, zapisał i zapisuje wydarzenia Histori Polski. Szanowni Państwo, zapraszamy od razu do parafii św. Jana Pawła II w Linden. Jeśli Będziemy... ktoś się nie wybiera do Krakowa. Nie, nie jedno i drugie. Jedno i drugie. Chcielibyśmy y, równocześnie zapisać osoby, które włączyły się w to dzieło. Muszę powiedzieć, byśmy nie prosili rządu o pomoc niczy, Ze względów, że wiadomo, wszelkie pomocy muszą przejść przez parlament, a tam są kłótnie, dyskusje. Nie możemy, być obo. Nie możemy Ojca Świętego Jana Pawła II y, prezentować y, Zrozumiałe. W parlamencie, gdzie są sprzeczki, kłótnie i obrażanie się. Nie, nie. Ludzie dobrej woli, ludzie, którzy go kochali, ludzie, którzy mu zawdzięczają wiele. Ja się nieraz rozmawiam z ludźmi, on się na mnie popatrzył, on się mnie dotknął, on mnie uzdrowił. Dzięki niemu mamy potomstwo. Właśnie odebrał ksiądz y, doktorat honoris causa, nadany przez y, Uniwersytet y, Sydney Hall. Czy to oznacza, że kult Jana Pawła II i ta jego moc zatacza szersze kręgi wśród Amerykanów też jest coraz bardziej rozpoznawalny? Wy najlepiej wiecie, jak jest w Starych Zjednoczonych. Ale na świecie znajomość, odniesienie, szacunek, wdzięczność jest powszechna. Nie tylko wśród chrześcijan, ale także wśród Żydów. Ja byłem w Izraelu w czasie pielgrzymek. Widziałem odniesienie się naród wybranego do papieża. Z godziny na godzinę się zmieniało. Oni zobaczyli, że, że on nie dzieli, on łączy. Jest naszym bratem. Tak po cichu myślałem, że może niektórzy myśleli, widzieli w nim arcykapłana, którego nie mają. To samo yy, yy, muzułmanie czy buddyści. On jakoś przekroczył wszystkie bariery, wszystkie mury. Dla niego był ważny człowiek. I dlatego ludzie dzisiaj yy, oczekiwali tego wyjaśnienia nie tylko chrześcijanie. Będąc już przy y, narodzie wybranym, przy tym jak y, y, i prawda, Żydzi i, i inni wyznawcy widzą Wianę Pawle II wielkiego człowieka, y, wiem, że rodzice jego eminencji w czasie II wojny światowej uratowali Żyda w swoim domu. Przetrzymywali, prawda, chowali go przed Niemcami. Tak, w domu rodzinnym był Żyd. O tym, o jako małe dzieciśmy sobie nie zdawali sprawy z tego, jakie niebezpieczeństwo groziło rodzinie. Ale jako rodzina głęboko wierząca, bo ta, taka była, to oni to traktowali jako rzecz zwyczajną. Człowiek, który jest w niebezpieczeństwie, trzeba go ratować. I właściwie był jako jeden z członków rodziny, myśmy go nawet bardzo kochali. Wilhelm najmniej, więc wszyscy mówili, mu Biluś. No potem jeszcze po wojnie był jakiś czas, a potem wyjechał i potem już nie było z nim kontaktu. Także nawet nie wiem, czy żyje, czy, ale w każdym razie. Ale to nie tylko w moim domu rodzinnym. Blisko były siostry zakonne, urszulanki, tam też przechowywało się, przechowywały, wspierały. Łodźców, Żydów. Chciałem się na koniec zapytać o publikację pamiętników Jana Pawła II. Ponieważ wciąż ludzie się pytają i jest debata, prawda, czy to dobrze, czy źle. Niewątpliwie to jest wspaniały dokument, który dzisiaj możemy poznać. Co kierowało księdzem kardynałem, żeby jednak zdecydować się na ich publikację? Prośba ludzi. Niektórzy ludzie wiedzieli o tych zapiskach i prosili, żeby ich udostępnić. Te zapiski. Te, to jest dokument życia wewnętrznego, który wszedł w proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny. Także to absolutnie nie wolno było zniszczyć dla procesu do beatyfikacji. Trzeba rozróżnić zapiski zwyczajne listy, które nic nie wnosiły czego osobiste, tak. Ale to już wchodzi. Zasięg dokumentacji. I tej dokumentacji w selekcji apostolskich jest bardzo dużo. On bardzo dużo pisał. Także to była powinność, zwłaszcza w świetle kanonizacji, żeby udostępnić, pokazać świętość tego człowieka. Ta dyskusja, polemika nie miała podstaw, ponieważ to nie są takie zapiski do zniszczenia, tylko y, dokumenty. Druga sprawa, y, ojciec mi zawierzył y, w testamencie doporządkowanie y, no, wszystkich rzeczy. Byłoby wielką stratą zniszczyć Ślad jego duchowości. Chciałem serdecznie podziękować, że znalazł ksiądz kardynał czas, żeby nas odwiedzić. I myślę, że dziękuję w imieniu całej Polonii, że możemy Jego Ekscelencję gościć w New Jersey, w New Jorku i w wielu innych Stanach, do których się Jego eminencja wybiera. Państwa serdecznie zapraszam do Linden, do sanktuarium Jana Pawła II, św. Jana Pawła II i oczywiście do Krakowa. Tak, ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mój czas pobytu jest bardzo ograniczony, bo przecież Kraków to wielka decyzja, a poza tym jako metropolita, to i w metropolii, i w Polsce, no i w życiu Kościoła muszę brać udział, więc po prostu muszę pilnować swoich spraw, no ale też jest naszym obowiązkiem Kościoła w Polsce utrzymywanie kontaktów z Polonią. Polonia potrzebuje Polski i Polska potrzebuje Polonii. Więc tym się tłumaczy również mój tutaj pobyt. Zresztą zawsze na zaproszenie i to takie zaproszenie, które przychodzi, żeby wykonać go z, z pewnymi ofiarami. Jeszcze raz dziękujemy. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.